99-96, AZS Koszalin pokonuje Miasto Szkła Krosno. Ze mną jest Maciej Kucharek, zawodnik AZS Koszalin. Witam. Witam serdecznie. Maciek, co to było? Teoretycznie do połowy pewne prowadzenie, następnie powrót do gry Krosna, no i ta fenomenalna pod względem emocji końcówka czwartej kwarty i dogrywka. Jednak na szczęście dla nas. Zgadzam się. Na pewno dla kibiców fajnie, bo było więcej emocji o te 5 minut. Zawsze fajnie się ogląda zacięte końcówki. Jeżeli chodzi właśnie o przebieg tego spotkania, my zaczęliśmy trochę ospale. Na początku był remis, potem właśnie końcówka pierwszej kwarty i cała druga. Depnęliśmy trochę, to prowadzenie zyskaliśmy bodajże 13 punktów do przerwy. Widzieliśmy, że goście też, którzy grają może ospale, nie będą tak grali całe 40 minut, więc niby byliśmy na to przygotowani, ale w tej trzeciej kwarcie wkradły się jakieś błędy, bo nie można grać cały czas idealnie i goście to wykorzystali, doprowadzając do remisu i ten mecz był zacięty do tych 45 minut do końca cały, prawda? Ale to my jesteśmy zwycięzcy na koniec i z tego się cieszymy. Powiedz, ten powrót do gry Krosna, to była bardziej jednak ta nasza słabsza postawa, czy fakt, że to Miasto Szkła, które ma także tylko dwa zwycięstwa jak teraz nadal, nie jest takie słabe, jak to się mówi, jak maluje jej pozycja w tabeli, ponieważ już w kilku meczach pokazała, że potrafi grać m.in. w meczu z Anwilem Włocławek, którym postraszyli obecnego mistrza Polski. Tak, oczywiście nie mówię, że zespół z Krosna jest słaby, ale myślę, że przyczyniliśmy się dużo i znacznie, że tymi naszymi akcjami, naszymi głupotami w trzeciej kwarcie, oddając albo napędzając właśnie przeciwników. Trener powiedział, że woli brzydkie zwycięstwo, brzydki mecz, dwa punkty po brzydkim zwycięstwie niż jeden po ładnym. Pniemy się w górę, można powiedzieć, powoli tabeli, trzecie zwycięstwo z rzędu u siebie. Chyba rośnie wiara też wśród kibiców i wśród samych zawodników. Pewnie, no, na pewno jak się wygrywa, to i atmosfera jest lepsza, i samopoczucie lepsze, inaczej się podchodzi do następnego meczu. Wygraliśmy teraz trzy mecze u siebie, pora na jakieś wyjazdowe zwycięstwo i teraz jedziemy do Szczecina walczyć o, nie jedziemy tam rozegrać spotkania, tylko właśnie walczyć o zwycięstwo. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.